Ja myślę, że do wszystkich osób, które mają styczność z dziećmi w wieku przedszkolnym, skierowałabym taką informację, że wczesna interwencja w jąkaniu naprawdę jest skuteczna i naprawdę jest to niesamowicie istotne, żeby takie działania profilaktyczne wprowadzać, czy to w środowisku rodzinnym, czy też w przedszkolnym. Z mojego doświadczenia wiem, że kiedy rodzice dostają rzetelną wiedzę, kiedy powoli, krok po kroku analizujemy sytuację, tłumacząc to, co wiemy, czego nie wiemy, to zwykle od tego momentu rodzice już są spokojniejsi. A to jest dla nas najważniejsze, bo im spokojniejsi rodzice, tym lepiej funkcjonujący malec. Co się robi w jąkaniu? W przypadku małych dzieci to są najczęściej metody, które są ukierunkowane na silną pracę z rodziną, pośrednie bądź bezpośrednie, czy też metody behawioralne, jak chociażby lekką drogą. W przypadku starszych dzieci to są często kombinacje różnych podejść terapeutycznych, mówienia bardziej płynnego, modyfikowania jąkania, tak zwane terapie hybrydowe, ale też wykorzystuje się elementy psychoterapii, wykorzystuje się terapię kognitywno-behawioralną, akt, terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach. Nie możemy rodzicom obiecać, że dziecko na pewno przestanie się jąkać. Nie jesteśmy naturą. Ale możemy im obiecać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wzmacniać te naturalne procesy występowania objawów jąkania. Możemy próbować wszystkimi naszymi technikami terapeutycznymi, naszą wiedzą, tak aranżować warunki środowiska i wykorzystywać techniki terapeutyczne, żeby rzeczywiście wspomagać te procesy. Bo jeśli my pracujemy z rodzicami dziecka małego i od pierwszych chwil budujemy w otoczeniu tego dziecka atmosferę akceptacji, stawiamy na budowanie stabilnej samooceny, na budowanie malca, który jest świadom swoich mocnych stron, ale także swoich ograniczeń, którego rodzice nie boją się pomagać temu dziecku przeżywać także pewne porażki, zmagać się z nimi, ale wychodzić z nich, rozwiązywać je, radzić sobie z nimi. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to my budujemy małego człowieka, który być może nie zawsze jest super płynny, ale to jest mały człowiek, który lubi mówić, wie, że chce mówić, wie, że potrafi mówić. Każdy z logopedów, tak, którzy chce być tym barbutologiem, powinien przejść oczulanie na jąkanie. Też tutaj na pewno zachęcam korzystać też tutaj z pewnych takich wskazówek, rad podwójnych ekspertów. Podwójni eksperci to są takie osoby, które przepracują jako logopedzi, ale też psycholodzy i te osoby same doświadczają w swoim życiu jąkania. Pytanie, czy logopeda może się jąkać? Ja uważam, że może się jąkać, ja się jąkam, mi to nie przeszkadza w pracy. No, na pewno no, ważne jest tutaj, żeby to w jakimś stopniu no, coś robić z tym jąkaniem, tak, żeby mieć na to jąkanie wpływ, ale tu mogę powiedzieć o sobie, nie mam negatywnych doświadczeń z faktu, że się jąkam i jestem logopedą.